Czym jest czwarta przyroda? Znajdujemy się w Nowym Dekameronie, w Katowicach i w tym fantastycznym lokalu będę miała po raz kolejny okazję porozmawiać z niesamowitym gościem. Przemysław Bartos jest przyrodnikiem i działa na rzecz miasta Sosnowiec, z którego pochodzi, ale dzisiaj przyjechał właśnie tutaj do nas, do Katowic, żeby pokazać, że przyroda nie ma granic. W Twojej działalności zaintrygowało mnie to, że punktujesz niedobre praktyki wobec przyrody, tak samo jak ja punktuję te niewłaściwe praktyki wobec, powiedzmy, zabytków będących wytworami cywilizacji ludzkiej. No i powiedz mi proszę, skąd pomysł w ogóle na rozpoczęcie Twojego projektu internetowego? Jak to się zaczęło? Jeżeli tutaj zaczynamy od tej tematyki błędów i problemów, które są wynikiem tego, powiedzmy, współczesnego świata, to wydaje mi się, że to wszystko wynika z takiego pędu do tego, żebyśmy wszystko mieli na już, na teraz i bardzo często zapominamy o tych ważnych elementach, którym jest przede wszystkim w tym przypadku przyroda. Wszystko zaczęło się praktycznie od tego, że chciałem pokazać ludziom, że jest inna droga, że to, że powiedzmy są masowe wycinki drzew, czy chociażby bardzo dużo szklanych powierzchni, o które rozbijają się ptaki, że możemy temu przeciwdziałać. I w jaki sposób i w jakiej formie, no to dlatego stworzyłem i fanpage Przyroda dla Sosnowca, a później również bloga. Jesteś laureatem konkursu Drzewo Roku w latach, tutaj wszystko wymienię, 2020, 2021, 2022, 2023, reprezentantem Polski w plebiscycie Europejskie Drzewo Roku i też zwycięzcą tego plebiscytu, autorem zwycięskich projektów w ramach budżetu obywatelskiego w Sosnowcu i tutaj też wiele lat z rzędu, 2018, 19, później 21, 22. Ponadto jesteś zdobywcą tytułu Osobowości Roku w latach 2020 i 2022, a wreszcie zwycięzcą konkursu Quarry Life Award 2021-22. Gratuluję. Dziękuję. Byłam pod ogromnym wrażeniem, widząc te wszystkie wyróżnienia. No i oczywiście taka myśl mi przyszła do głowy, jak znajdujesz na to wszystko czas i siłę, żeby to wszystko pogodzić? W jaki sposób w ogóle dojść do takiego punktu kariery, w jakim jesteś? Czasami jest to trudne, bo pogodzenie życia prywatnego z zawodowym i z pasją, no to naprawdę są, powiedzmy, trzy różne elementy, które gdzieś tam trzeba w tym wszystkim pogodzić. Natomiast jeżeli się kocha to, co się lubi i otacza się ludźmi, którzy dają nam tą pozytywną energię, no to wiele tych elementów da się, no to wynika samoistnie, prawda? Czy to konkursy, tak jak wspomniałaś, na Drzewo Roku, no to też czasami wynika z tego, że, powiedzmy, podróżuję gdzieś po Polsce, bo te drzewa, które zgłaszałem, to nie tylko drzewa, które są z Sosnowca, ale było też drzewo z Łodzi czy z Ostródy. Właśnie z tym łódzkim udało się wygrać cały ten plebiscyt, zarówno polski, jak i europejski. I wydaje mi się, że to są takie składowe, które gdzieś w naszym życiu te elementy współistnieją, tylko że trzeba umieć gdzieś czasowo to poukładać. Wiadomo, doba trwa 24 godziny i czasami tego czasu naprawdę nam brakuje, ale jeżeli się chce i się ma taką pasję i taki cel i dążenie do tego celu, to wydaje mi się, że wszystko się udaje. Jak najbardziej. Powiedz proszę, skąd w ogóle wzięła się Twoja fascynacja przyrodą i jak to ukształtowało Twoje wybory życiowe, w tym także wybór kierunku studiów, jaki podjąłeś? Tak na dobrą sprawę to wszystko zaczęło się w dzieciństwie, ale od takiej prozaicznej, całkowicie prozaicznej rzeczy, którą było otrzymanie maskotki. Bo to była maskotka pandy wielkiej i od tamtego momentu na dobrą sprawę zaczęło się moje takie zainteresowanie przyrodą. Co to jest za miś, co można zrobić i ta kwestia ochrony środowiska gdzieś tam powoli we mnie kiełkowało. Zawsze jest też tak, że to, co wynosimy później i przekazujemy dalej, no to też jest nauka, którą wynosimy od innych ludzi. Czy to będą nauczyciele w szkole podstawowej, w gimnazjum, czy w liceum, czy później na studiach. Ta wiedza, chociażby nawet szczątkowa, którą wyniesiemy, zawsze gdzieś tam procentuje. Dla mnie to też jest, ja też wychowałem się w czasach, gdzie ten internet na przykład raczkował. Nie było takiego stałego dostępu do informacji i wiele rzeczy musiałem szukać chociażby w bibliotekach. Pamiętam też ze swoich czasów szkolnych, że przynosiłem książki, przepisywałem niektóre fragmenty, czy to, powiedzmy, przewodnik, czy to jakieś informacje o ptakach i to też gdzieś budowało tą bazę wiedzy, którą miałem i którą teraz mogę przekazywać innym osobom. Wiadomo jest tak, że powiedzmy szkoła czy nauczyciele, którzy nas otaczają i czy chociażby rodzice, przyjaciele, to jest wiedza, którą od nich uzyskujemy, ale to jak my ją przetworzymy, jak ją przekażemy, no to wszystko zależy też później od nas. Dokładnie. Kolejne pytanie jest związane z naszym otoczeniem. No, my koegzystujemy w jednej konurbacji, jednak poniekąd po różnych ich stronach, prawda? Ponieważ reprezentujesz Sosnowiec, ja Rudę Śląską, ale zawsze mówię, że działajmy tutaj wspólnie, prawda? Na rzecz naszego otoczenia, to jest najważniejszy dialog, na co stawiajmy. No i właśnie, profesor Ingo Kowarik wprowadził do języka w ogóle pojęcie czwartej przyrody, które obecnie zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Tutaj może powiem też widzom, że chodzi o to, że natura odbiera to, co jest jej należne po tym, jak człowiek dokonał pewnych gruntownych przekształceń, może tak poetycko troszeczkę to zabrzmiało. Jak Ty widzisz stojące przed nami wyzwanie, ale i ten potencjał tkwiący w przywracaniu bioróżnorodności? Wydaje mi się, że ta tematyka tej czwartej przyrody ściśle wiąże się też z sukcesją, tak? Czyli powiedzmy tego następstwa, powiedzmy, i przeistaczania otoczenia naszego przez przyrodę. Z jednej strony to jest bardzo fajne, bo rzeczywiście jeżeli oddamy przyrodzie tą część naszej przestrzeni, to ona rzeczywiście bardzo szybko wypełnia, powiedzmy rośliny zarastają. Niestety uważam, że to nie do końca też jest tak, że możemy to pozostawić wszystko samo sobie, tak? Bo w takich niekontrolowanych warunkach bardzo często dochodzi do tego, że wstępują gatunki inwazyjne, tak jakby chociażby czelemcha amerykańska czy nawłoć kanadyjska. Wiele tych roślin powoduje, że ta przestrzeń, która miałaby być fajnym tym elementem bioróżnorodności, jednak okazuje się, że wcale taka nie jest. Tutaj mogę podać przykład chociażby, czy to łąk kwietnych, które są zakładane w miastach i to jest bardzo fajny trend, natomiast wydaje mi się, że zawsze powinniśmy zadbać o to, co jest pierwotne. Jedną z akcji, w której biorę udział, co prawda nie jestem jej, powiedzmy, autorem, natomiast co roku włączam się w tą akcję, są na przykład w Sosnowcu zagórskie sianokosy. I to jest taki obszar, który jest przyrodniczo cenny. To są obszary, które były waloryzowane przyrodniczo i występują tam różne gatunki, czy to roślin, czy to zwierząt, chociażby z motyli modraszek, czy z roślin krwiściąg. I to są rośliny, które potrzebują ingerencji człowieka, a wcześniej, jeżeli powiedzmy takie miasta jak Sosnowiec, czy nawet kiedyś Ruda Śląska, no to były miasta, w których rolnictwo było gdzieś tam przodownikiem tych terenów. No i automatycznie te tereny naturalnie się wykształciły. Natomiast teraz, jeżeli nie pomożemy tej przyrodzie, no to to wszystko może zostać zniweczone. Więc wydaje mi się, że ta czwarta przyroda, fajnie, że ten termin się pojawia, że fajnie, że to rozwijamy, natomiast musimy zawsze wypośrodkować to, co jest dla przyrody i to, co jest dla nas. No ja zawsze mówię, zawsze wracam do podstaw, tak? Czyli do konstytucji i w konstytucji mamy zawarte chociażby informacje o zrównoważonym rozwoju, czyli rozwijajmy siebie i naszą cywilizację i kwestię, powiedzmy, miejskości, powiedzmy takiej urbanizacji i to, co jest dla przyrody. Zostawmy, powiedzmy, gdzieś tam te przestrzenie dla obu tych części. Myślę, że to jest bardzo cenne, co powiedziałeś i z pewnością chciałabym w przyszłości ten temat zgłębiać, zwłaszcza, że obecnie właśnie chociażby w naszym mieście gdzieś tam ten temat czwartej przyrody no, zyskuje na znaczeniu wobec chociażby inwestycji, które się teraz odbywają, czyli budowy nowych dróg, ale też właśnie rewitalizacji obiektów poprzemysłowych. Natomiast a propos właśnie tej industrii, a w zasadzie postindustrii, widziałam na Twoim blogu, że zgłębiasz też losy ojców miasta Sosnowiec, czyli Szenów, Ditlów. Ja też miałam ostatnią okazję być w Pałacu Ditla i wyszłam pod ogromnym wrażeniem. Natomiast pamiętajmy też, że cały ogrom tego, co mogło być dzisiaj ozdobą miasta, czyli chociażby właśnie te parki przypałacowe, to wszystko zostało gdzieś tam na przestrzeni zwłaszcza ostatniego, no minionego, prawda, ustroju politycznego dość mocno pozmieniane, a obecnie nie do końca dzieje się dobrze w każdej sferze. Na szczęście w tych dawnych parkach przypałacowych znajdziemy jeszcze cenne pomniki przyrody i czy tutaj coś więcej o parku przy Pałacu Szyna mógłbyś nam opowiedzieć? No myślę, że tak. Z tego względu, że Pałac Szena i ta tematyka związana z przyrodą wokół Pałacu Szena była jednym z początkowych moich elementów, które poruszałem na moim blogu Przyrody dla Sosnowca i odsyłam tutaj wszystkich do tego, żeby chociażby przeczytali te wpisy. Na temat Szenów wypowiadałem się trzykrotnie na moim blogu, bo to zrobiłem taki cykl, powiedzmy, praktycznie opowieści, historii tego, co oni zrobili dla Sosnowca, bo bardzo często zapominamy o tym, kto właśnie zakładał te miasta, kto, powiedzmy, przyczynią się do tego, żeby rozwinęły się te miasta. I w Sosnowcu mieliśmy takie dwa znamienite rody. Jednym byli Dietlowie, którzy pojawili się chwilę po tym, jak pierwotnie byli Szanowie. To są lata 1875, powiedzmy, czyli końcówka XIX wieku. I to praktycznie wszystko zaczęło się od przemysłu wełny czasankowej. Wiadomo, że każdy przemysłowiec, czy wcześniej możnowładcy, chcieli, żeby ich siedziba była jak najładniejsza, jak najbardziej znamienita i żeby wszyscy, którzy przejeżdżają, no to widzieli ten dobrostan, dobytek danych osób. I w przypadku Szanów oni założyli te fabryki. Takie fabryki z ich autorstwa były dwie. Natomiast no, chcieli na pewno mieć swoją siedzibę. I w ten sposób powstał neobarokowy pałac, który przetrwał do dnia dzisiejszego i on stanowi obecnie trzon muzeum w Sosnowcu. Natomiast wokół tego pałacu powstał neoromantyczny, powiedzmy, ogród, założenie parkowe. I w tamtych przełomie XIX i XX wieku mieszały się różne style i architektoniczne, i zakładania ogrodów, czy to przypałacowych, czy to tak jak w tym przypadku przy siedzibach przemysłowców. I fajne było to, i fajnie wracać do takiej historii, bo nagle się okazuje, że te drzewa, które na przykład przetrwały do dnia dzisiejszego, a w przypadku Pałacu Szena od powstania tego ogrodu do dnia dzisiejszego minęło około 139 lat, więc już na ten moment, gdyby posadzić w tamtych czasach drzewo, no to ono już ma prawie 140 lat. Natomiast większość tych drzew, które przetrwały do dnia dzisiejszego, to są okazy starsze. I na przykład 10, które przetrwały do dnia dzisiejszego, no to są pomniki przyrody. Więc to też jest fajnie, że z tą historią, gdzie widzimy przekształcenia urbanistyczne, możemy współistnieć z przyrodą. I to jest bardzo fajne, bo na przykład bodajże w 2016 roku w Sosnowcu trwała industriada. I w ramach jednego z takich projektów odtworzono staw, który był przy Pałacu Szena. I to był staw, który został utworzony z liny, w kolorze niebieskim, w różnych tonacjach, który miał 50 km. Więc to też jest fajne takie odtworzenie i pokazanie tej historii w inny sposób. No wiadomo, że nie wykopiemy na nowo stawu, który powiedzmy nie miałby takiej funkcji jak wtedy, natomiast fajnie jest pójść w tym kierunku. No niestety ubolewam nad tym, natomiast ta instalacja nie przetrwała do dnia dzisiejszego, bo ona była tylko instalacją czasową. Nie mogłabym też nie poprosić o przedstawienie bursztynowej damy. Z parku przy Pałacu Dietla. Jeżeli byłaś właśnie, tak jak wspomniałaś, w Pałacu Dietla, no to wiesz, że ten pałac i ta jego historia jest dosyć burzliwa, ponieważ o ile w przypadku Pałacu Szenów ten pałac nigdy nie został tak doszczętnie zniszczony, natomiast w przypadku Pałacu Dietla no on miał swoje bardzo burzliwe koleje i to żołnierze przede wszystkim zniszczyli to, co teraz odtwarzają prywatne osoby. Więc fajnie jest też, że współcześnie próbujemy coś odtwarzać, coś zachować. I to jest super, tak? Natomiast jeżeli wracamy do tych kwestii przyrodniczych, no to właśnie przy Pałacu Dietla został założony również zespół przypałacowo-parkowy i w ramach tego pałacu i rozwoju tego pałacu Dietlowie postanowili, że zatrudnią ogrodnika. Tym ogrodnikiem był Grek. Okazało się, że Henryk Dietl dał tak dużo swobody i wolnej przestrzeni temu ogrodnikowi, że on mógł podróżować po całym świecie, głównie co prawda po Europie i przywozić różne okazy, żeby zbudować jak najbardziej taką potęgę, powiedzmy, przyrodniczą też z tego parku. No i okazało się, że do dnia dzisiejszego przetrwała wyjątkowa sosna, bo jest to sosna rumelijska. To jest endemit flory bałkańskiej, więc drzewo, które u nas naturalnie nie występuje. Natomiast nagle się okazało, że drzewo, które naturalnie, powiedzmy, występuje gdzieś w Macedonii czy w Grecji, przyjęło się w naszych warunkach i przetrwało do dnia dzisiejszego. Co ciekawe, to drzewo, które nazwałem bursztynową damą, bo nazwa w ogóle pochodzi od tego, że zgłaszając drzewa do konkursu Drzewo Roku, żeby bardziej unaocznić to, powiedzmy, piękno tych poszczególnych drzew, bardzo często im nadaje nazwy. Tak miałem Smutnych Braci, miałem Strażnika Kopalni i była Bursztynowa Dama. Bursztynowa Dama z tego względu, że sosna kojarzy się też z bursztynem, czyli takim, powiedzmy, surowcem, który powstaje z żywicy sosny i myślę, że Dietlowie też wykorzystywali potencjał tego drzewa, ponieważ ono zostało tak ulokowane, że spacerując wokół tego parku nie da się ominąć tego drzewa, tak? Jeszcze jeżeli jesienią, no teraz już mamy aurę zimową, więc tego tak nie dostrzeżemy, natomiast jesienią otaczają tą sosnę buki, które jak zrzucają swoje liście, to całe otoczenie się robi takie brązowo, pomarańczowo, żółte, czyli to wygląda, jakby to drzewo było otoczone milionem bursztynów, więc mamy jedną, powiedzmy, kobiecą postać, czyli tą bursztynową damę. Zdecydowanie wszystkim polecam w ogóle wizytę tak w parku, jak i w samym pałacu, bo no, rzeczywiście jest to perełka unikatowa, myślę tutaj. Bo trzeba tu jeszcze przyznać, że w samym pałacu jest wanna, którą pewnie też widziałaś, która jest bardzo często elementem różnych filmów historycznych i mało kto wie, że właśnie taki element, takie pomieszczenie znajduje się właśnie w Sosnowcu. Dokładnie. No i rzeczywiście, przynajmniej z tego co widzę w mediach społecznościowych, to gdzieś tam te zdjęcia właśnie tej wanny pojawiają się na przeróżnych stronach prowadzonych przez osoby z różnych krajów. A to jest rzeczywiście tutaj... To jest perełka. To perełka. Jest perełka, którą należy pokazywać i uwypuklić to, że coś takiego rzeczywiście jest i pokazywać szerszemu gronu. Dokładnie, zgadza się. Jesteś wiernym fanem festiwalu Eurowizja i w jednym z wpisów na blogu przedstawiasz czytelnikom takie ciekawostki przyrodnicze związane z utworami, które były wykonywane podczas poszczególnych edycji. I czy mógłbyś kilka takich ciekawych faktów nam tutaj przytoczyć? To jest fajne też, że mając swoją pasję, czy nawet pracując zawodowo, każdy z nas ma jakieś, powiedzmy, swoje dodatkowe elementy, które gdzieś tam próbuje wtłaczać, powiedzmy, w swoje życie, tak? I dlatego stwierdziłem, że skoro pasjonuje mnie przyroda i interesuje się konkursem piosenki Eurowizji, to dlaczego nie wykorzystać tych dwóch potencjałów i połączyć w jedną całość, tak? Dlatego przeanalizowałem na przestrzeni, powiedzmy, sporego okresu czasu te piosenki, które były wyśpiewane na tym konkursie, bo trzeba przyznać, że ten konkurs ma w zależności od danych, które są upubliczniane, od 100 do nawet 204 milionów odbiorców corocznie w maju. Natomiast niektóre dane, które są niepotwierdzone, wskazywały nawet, że 600 milionów ludzi ogląda w tym samym czasie ten konkurs, więc to jest naprawdę światowe widowisko. A wracając już do tematu tych piosenek, to bardzo często jest tak, że muzyka w pewien sposób nie ma granic, tak? Więc przenikają się różne tematy. I tematy przyrodnicze również przewijały się przez cały czas tego konkursu. Czy to w formie tytułów piosenek, czy to w treści piosenek, czy to chociażby jak niektóre nazwy zespołów, bo na przykład holenderska grupa wzięła nazwę od Makolągwy, czyli Common Linnet, tak? Więc tutaj też jest fajnie, że nawiązujemy do tych aspektów przyrodniczych. Makolągwa to jest taki ptaszek wielkości, powiedzmy, wróbla, w tonacji takiej szaro-brązowej z czerwonymi elementami, więc już tu mamy jakiś taki fajny element, tylko mówię, trzeba tego wszystkiego poszukać. Jeżeli byśmy chcieli podzielić te piosenki na jakieś kwestie, nie wiem, roślin, zwierząt czy żywiołów, to na przykład jeżeli chodzi o żywioły, to mamy na przykład ogień, tak? I kilka lat temu cypryjska propozycja nazwała się Fuego, tak? Zdobyła najwyższe miejsce dla swojego kraju. My na przykład jako kraj, jako Polska, wystawiając swoich artystów, również często czerpiemy albo z ludowości, albo z tematyki roślinnej i zwierzęcej, a kilka lat temu mieliśmy na przykład rzekę, tak? Krystian Ochman wyśpiewał piosenkę River, więc tutaj rzeczywiście to się bardzo mocno przenika i niewiele osób wie na przykład, że swoje kariery muzyczne w tym konkursie zaczynały chociażby Abba czy Celine Dion. Więc tutaj naprawdę ten konkurs ma olbrzymi potencjał, a jeżeli chcemy wyszukać coś dla siebie, tak jak ja na przykład te wątki przyrodnicze, to na pewno każdy coś znajdzie dla siebie. Oczywiście, że tak. Jest jeszcze jeden temat, który chciałabym poruszyć, bo nie mogłabym go odpuścić, a mianowicie, no, ponieważ żyjemy w przestrzeni miejskiej, to gdzieś tutaj szczególnie dotkliwa i bolesna, zwłaszcza zimą, jest bezdomność wśród psów i kotów. No i w jaki sposób rozmawiać z niedowiarkami, żeby przekonać ich, że chociażby sterylizacja jest zabiegiem koniecznym, że to nie jest robienie zwierzęciu krzywdy, że kot wychodzący to niekoniecznie jest kot szczęśliwy, a także, że może być zagrożeniem dla innych zwierząt, na przykład piskląt. No niestety często spotykam się z taką kontrargumentacją gdzieś tam w mediach społecznościowych, zwłaszcza, że sama się wysterylizuj, albo zamykanie kota to jest zrobienie mu więzienia, czy to jest normalne, żeby pies był na łańcuchu, bo ma czegoś tam pilnować bliżej nieokreślonego. Jak najlepiej prowadzić rozmowę z takimi ludźmi? Wydaje mi się, że mógłbym zacząć od rozwinięcia trochę tego tematu, bo akurat fajnie, że zadałaś to pytanie, ponieważ w tym roku prowadziłem taką mikroakcję, która w pewien sposób związała się właśnie z pomocą dla schroniska. Bodajże w lipcu zgłosiły się do mnie 3 niezależne osoby w tym samym czasie, które poprosiły mnie o to, żeby wskazać ludziom, jak powinni się zachowywać w tym okresie, właśnie jak wspomniałaś, kiedy są małe pisklęta, małe zwierzęta, bo jeden znajomy, na przykład pracujący w sklepie zoologicznym, dostał do sklepu 3 małe wiewiórki. Ludzie przynieśli małe wiewiórki. Inna osoba na przykład przyniosła do schroniska pustułkę. Inna osoba znalazła małego jeżyka. I w związku z tym, że te wątki dotyczą właśnie zarówno zarówno dzikiej przyrody, jak i przyrody, która dotyczy bezpośrednio nas, stworzyłem taki post wraz ze zbiórką pieniędzy na schronisko dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu. No i okazało się, że to miało taki fajny wydźwięk, że udało mi się zebrać jakąś określoną pulę pieniędzy. Nie była ona jakoś wystarczająco duża, żeby, powiedzmy, zapewnić temu schronisku jakieś dogodne warunki i odpowiednio dużo karmy. Natomiast później, odnajdując mój post, jedna z firm, która ma karmy dla psów i kotów, zgłosiła się do mnie i zasponsorowała takiemu schronisku duży zapas karmy, bodajże miesięczny. Także to, myślę, że dla tego schroniska jest ogromnym wsparciem. Natomiast wracając do samego tematu sterylizacji, pracując kiedyś w Urzędzie Miasta w Sosnowcu, były też takie akcje, które propagowały właśnie sterylizację dzikich kotów, czyli kotów wolnożyjących. Z tego względu, że tak jak wspomniałaś, one stanowią zagrożenie. W Niemczech nawet przeprowadzono takie badania, że w wyniku tego, że ludzie wypuszczają koty wolno, to one z racji tego, że są najedzone najczęściej, tak? Czyli powiedzmy, to są te koty domowe, które są wypuszczane, one dla zabawy zabijały zwierzęta. I okazało się, że populacja na przykład skowronków była na skraju wymarcia, więc postanowiono, że będą nadawane mandaty dla osób, które mają zarejestrowanego kota, a go wypuszczają. I niestety, ale na zasadzie kija i marchewki, no to chyba najlepiej działa na wszystkich, na każdą społeczność. Natomiast uważam, że ludzi przede wszystkim trzeba edukować. Jeżeli ludzie będą wiedzieli, że taki kot czy taki pies niewysterylizowany, który jest wolno żyjący, no to przede wszystkim on też potrzebuje coś zjeść, tak? On też potrzebuje ochrony i ciepła. Skoro wielu z nas posiada swojego pupila i o niego dba, no to wydaje mi się, że jeżeli wiemy, że o nasze zwierzęta trzeba zadbać, to te dzikie zwierzęta również trzeba zadbać, tak? I one też potrzebują tego wsparcia. Jeżeli dopuścimy do tego, że w sposób niekontrolowany, czy to psy, czy koty będą się rozmnażały, no to więcej tych zwierząt będzie potrzebowało naszej pomocy, a myślę, że wolontariuszy i osób, które chcą w sposób bezgraniczny i bezinteresowny pomagać zwierzętom, no nie jest to taka pula wystarczająca, żeby zająć się każdym takim, no już w ten sposób dzikim zwierzęciem, więc wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba edukować i informować o tym, że w ten sposób krzywdę po prostu robimy nie tyle nawet już w drugim etapie tym, powiedzmy, ptakom, tym myszom, tym innym zwierzętom, ale przede wszystkim robimy krzywdę tym zwierzętom, które są wolnożyjące, tak? Im będzie ich mniej, tym lepiej dla nich przede wszystkim, tak? Jeżeli ktoś będzie chciał mieć tak kotka, pieska, tak? No to rzeczywiście można, jeżeli ktoś nie może adoptować na przykład takiego ze schroniska, to zawsze może przyjść i się zaopiekować. Są różnego rodzaju akcje, które na przykład polegają na wyprowadzaniu psów ze schroniska, tak? Jeżeli ktoś chce dokarmiać kota, no to może nabyć odpowiednią ilość karmy i przynieść do tego schroniska, więc formy pomocy zwierzętom są bardzo różnorodne, więc to wszystko od nas zależy, czy będziemy chcieli się w to włączyć. No ale tak jak mówię, edukacja jest najważniejszym elementem. Dokładnie, zgadzam się i w zasadzie cały mój profil polega na tym, że chcę edukować ludzi i wspomagać innych edukatorów. Bardzo Ci dziękuję, że przyszedłeś dzisiaj porozmawiać z nami. Bardzo cenna rozmowa, bardzo się cieszę. Ja również się cieszę. Czy jakąś ostatnią myśl chciałbyś naszym widzom jeszcze przekazać? Przede wszystkim chciałbym przekazać to, że przyroda nie zna granic, tak? Tak jak sama wspomniałaś, Ty jesteś z Rudy Śląskiej, ja jestem z Sosnowca i możemy połączyć różną tematykę i rozmawiać na różne tematy, ale przede wszystkim najważniejszy jest ten cel, który chcemy osiągnąć, tak? Jeżeli tutaj rozmawiamy o przyrodzie, to tak jak ja jestem też najlepszym przykładem tego, że w pewien sposób jestem głosem tej przyrody, bo jeżeli mieszkam w Sosnowcu, a zgłaszam na przykład do konkursu Drzewo Roku drzewo z Ostródy, czyli już górna część Polski, czy z Łodzi, no to nagle się okazuje, że rzeczywiście ta przyroda nie zna granic. Albo jak gdy tworzyłem jedną z akcji Zaprosić Dudka do ogródka, to okazało się, że ona wykroczyła w ogóle całkowicie poza ramy Polski. Dostawałem informację na przykład z Francji, że rzeczywiście tam na przykład wieszano budki, bo ta akcja się aż tak bardzo spodobała. Więc przede wszystkim no takie jedno zdanie, tak, że przyroda nie zna granic. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję.